Od 31 maja do 2 czerwca zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace terenowe na terenach Suwalszczyzny w pobliżu miejscowości Marianka. W badanym miejscu miało dojść do egzekucji, egzekucji dwóch osób, mężczyzny i kobiety niespokrewnionych ze sobą i ta egzekucja miała być karą za udział w rzekomym buncie w miejscu prac przymusowych w pobliskiej przerośli. Po przełamaniu frontu przez żołnierzy Armii Czerwonej ofiary miały zdjąć ze ściany i zniszczyć portret Adolfa Hitlera. Za ten właśnie czyn mieli zostać wywiezieni w okolice Marianki i zamordowani, następnie pogrzebani w miejscu egzekucji. Jest to o tyle wyjątkowa opowieść, że pamięć o nich przetrwała przez kolejne pokolenia, przez pokolenia rodziny ówczesnego świadka egzekucji, który z ukrycia obserwował przebieg Zbrodni. Miejsce było przez dziesięciolecia otoczone pamięcią rodziny świadka, i prace w tym miejscu były prowadzone w bardzo trudnych warunkach. Wówczas padał bardzo obfity deszcz, i był, znajdowały się tam wody gruntowe. Przeprowadzenie prac poszukiwawczych na tym całym wytyczonym obszarze. Okazało się więc po prostu niemożliwe. Mimo trudności odnaleziono jednak szczątki ludzkie, które podjęto i obecnie są one przekazane do badań antropologicznych. Zostaną też poddane próbie identyfikacji genetycznej. O dalszym toku postępowania będziemy oczywiście informować.